Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze Jurassic World Evolution 2. Powracamy do naszego pięknego parku jurajskiego, gdzie musimy teraz zrobić kilka rzeczy. Odblokować więcej dinusiów, zrobić gwiazdki, zdobyć więcej gości, zdobyć więcej hajsu. Mamy dwa nowe dinusie. Będę je dzisiaj nazywał spokojnie, ale jak wrzucę jeszcze kolejne, żeby tak mimo wszystko za jednym zamachem więcej dinusiów ponazywać. Bo teraz się zajmiemy tymi pachyrinozaurami. Więc przypisz naukowców. O, ten jest zmęczony. A on jest potrzebny do tego. No trudno, dobra. Rozpocznij to zadanie jako zmęczony przyjaciel. Później sobie odpoczniesz. Już mamy ponad 800 gości. Hajsy 2000. Można ewentualnie pomyśleć o małej elektrowni. Jeszcze jest duża elektrownia, nie? Tylko że utrzymanie jest 500, czyli z tych 2000, które teraz mamy na minutę, będzie tylko 1500. I ona daje tylko 60 energii, więc ona nie daje... Niezadowolony pracownik, to ja wiem. Ona nie daje jakiejś super, ultra, uber wielkiej energii, ale zawsze możemy pomyśleć o tym, żeby ją postawić na razie bardziej tu. Nie wiem, czy jest sens tam ją stawiać. No bo to nie ma znaczenia, gdzie ona stoi ostatecznie. Więc możemy ją tam upchać sobie. Prawda? I teraz możemy te postawić śmieszki. Już nie wiem, ile to by było energii. To tutaj ogarniemy kilka rzeczy. Nawet całkiem sporo. I na razie tyle. Zobaczymy, ile energii ona będzie potrzebowała, żeby tę małą rzecz ogarnąć. Dobra. Ale się tutaj zrobiło, kurde, normalnie jak w Polsce obecnie na zewnątrz, nic ciekawego. Wybierz jaj... Ojejku. Ten jest agresywny, nie lubi innych gatunków. Musimy się wzmocnić genom. No te trzy sobie weźmiemy, tylko tak czy siak nie mogę teraz. Ale no to jest niefajnie. Troszeczkę niefajnie bym powiedział. Tutaj nam się powoli kończy. No już tych nie mamy, nie? Musielibyśmy znaleźć. No to możemy dokończyć. Przypisz naukowców. No pan musi odpocząć. Już jest zbyt zmęczony. Przyjacielu, odpoczniesz sobie. I ty możesz też odpocząć. Dobra, niech sobie odpoczywają. Zbuduję tą elektrownię, to zobaczymy, jak to tam się dalej prezentuje. Gwiazdki już bardziej są dwie. Udogodnienia teraz im spadły poniżej 30%. Czyli trzeba zrobić albo odblokować średnie udogodnienia, co byłoby chyba możliwe. Czy jednak muszę jeszcze coś zrobić? Mógłbym odblokować średnie, tak? Później jest jeszcze duże, dlatego już bym nie zrobił. Więc poczekamy, żeby odblokować średnie udogodnienia. Że one się cholery nie zmieszczą chyba. Dobra, i ile ty teraz byś energii? Niewykorzystana moc jeszcze jest, jako tako. Jako tako, czyli ewentualnie tutaj jakbyśmy z tym poszli. Nawet gdzieś tutaj może. To by to więcej ogarnęło budynków, chyba nie? A czy żeby tak, żeby ten generator usunął? Nie, to jest generator, tak. No to... Tu bym musiał postawić. W sumie tam jest jeszcze jakieś cholerstwo. Żeby tamten budynek ogarnąć... Czekajcie, bo tamten budynek też bierze prąd? A to jest schron. A schron skąd bierze prąd? Z tego? Nie, to są figurki z tego. Przecież to nie ma... To nie jest, kurde, w ogóle dostępne. A to nie potrzebuje wymagane zasilania. A, to nie potrzebuje zasilania. No i to ja rozumiem. Schrony są fajne w takim razie. Czyli to tu... To toalety niestety nie ogarnia. Ostrzeżenie... O nie, niedobrze. Ostrzeżenie o burzy to nigdy nie jest coś dobrego. Budynek uszkodzony. Halo, już burza się rozpoczęła, że budynek uszkodzony? Co to ma być?
O nie. Ocena parku. Dobra. O, dochód nam rośnie. Ale jest problem. Goście chcą, ja wiem, dostaniecie udogodnienia. No, trzeba będzie to naprawić w takim razie. Trochę tymi zwykłymi chłopkami. Tutaj jest zadanie, naprawcie to. I to też można już naprawić, bo to się tam niepotrzebnie popsuje. Czyli ten budynek nie jest potrzebny. W tym momencie, wydaje mi się. Bo te już tutaj ogarniają sprawę. I jeszcze jest niewykorzystana moc. Dobrze. No teraz to się naprawia najgorzej, jeśli to taka burza rozwali nam ogrodzenie, bo wtedy nam dinozaury uciekną. Nikt nie będzie szczęśliwy raczej, nie? Nie wydaje mi się, żeby ktoś był szczęśliwy. No niestety burza oznacza jedno, że goście uciekają z parku. I na czas burzy jesteśmy zazwyczaj na minusie z hajsem. To już zdążyłem zauważyć. Na szczęście ta pierwsza burza nie była jakaś tragiczna. A, i tutaj mieliśmy wybrać jaja. Nie wystarcza umiejętności. A, bo tam ktoś jeszcze odpoczywa, czy... Halo, gdzie są moi pracownicy? Co oni robią? Czy mam za słabych? To trzeba będzie ich wyszkolić. Prędzej wyszkolę niż kurde... Bo czekajcie, czego oni tam potrzebują, że nie mają tych? Chyba tych, a tam 6 mamy, tak? W sensie 8 potrzebujemy. Tak, 8 potrzeba. To nie ma znaczenia, tak? Czy jak na tych jednego bym chciał, to by trzeba było mieć 8. No dobra. To trzeba odblokować szkolenia w takim razie. Którne? To są... Nie, to jest komfort gości. Pracownicy bardziej by mnie interesowali. Gdzie tu mogą być pracownicy? W infrastrukturze? Szkolenie naukowców do poziomu drugiego. O, to bym chciał. Bardzo, bardzo bym tego potrzebował. Dziękuję bardzo. To się przyda, żeby mieć dodatkowe 2 punkciki. Centrum turystyczne to ostatecznie tak czy siak pokazuje tylko nam naukowców. Nic szczególnego tu nie ma. Ty sobie odpocznij, bo widzę, że jesteś bardzo zmęczona, przyjaciółko. Czy mamy jakieś ciekawe skamieliny? No to na razie nie ma sensu. Szczególnie, że zwiększyłem miejsce, to bardziej ekspedycje. Chociaż no mamy te 2 gatunki, tu jest personel zajęty. Możemy wysłać na Dilophosaura, akurat drogie to nie jest. Tylko wszystkich muszę wysłać, a przynajmniej może będą jakieś skamieliny, które więcej będą kosztowały niż wydamy na to. No i widzicie, goście nam uciekli przez to, że były problemy i teraz tam hajsy troszkę spadły. Więc jest to na pewno... Ojejku, tu coś się stało z drogą. Ta niezła droga tu wyszła z tego. No cóż. No widzicie, była burza i siups, poszły hajsy. I nie ma hajsów. Były i minęły. A jeśli chodzi o ocenę... No teraz jest zadowolenie, bo jest mniej gości. Zwiększy się ilość gości, to trzeba będzie tam pozabawiać się jeszcze z rzeczami. Zakupy, no tylko tu. Więc ja im średnio walnę gdzieś. To jest pytanie gdzie, bo to też miejsca brak, tak na dobrą sprawę. Albo ewentualnie jeszcze po małym. Jeszcze po maluchu, pojazd zagrożony. Jakoś mnie to już nie dziwi. W ogóle mnie to nie interesuje. Małe udogodnienie. Jedzeniowe. No i tu jeszcze trzeba będzie się mocno porozdzielać, albo zwalnąć średnie, bo wtedy średnie więcej ogarnia. A, przepraszam. Ja tutaj nie dałem przecież do tego wybiegu. Nikt nie sprawdza tych dinozaurów. Chyba w ogóle bramy nie zrobiłem też. Znaczy, no jest ta brama wycieczkowa, ale ja nie wiem, czy ci pracownicy mogą taką bramą wycieczkową pojechać. To ciebie przypiszemy, dawaj tutaj na przykład, będziesz tam szczęśliwy, mam nadzieję. Jak ty masz szczęśliwy, to trudno. Życie tak wygląda czasami. Dobra, ci wrócili, czyli mamy więcej skamielin. Uuu, bardzo dużo o kurde. No mówiłem, tu takie hajsy, teraz możemy zebrać z tych skamielin, że to się nam opyla. I to są te dilofozaury, ale to już tego bym wzmocnił. A, hajsiwo. Dobra, dorzucimy hajsiwo, przypisz naukowców. Może się tym zająć na przykład ten pan. Rozpocznij zadanie, super. No i to jakoś nam idzie do przodu.
Czyli jak ten nas przypisany, no to powinien sprawdzić, co tam się dzieje z nimi. Prawda? Czy im wszystko jest w pożądalu, czy nie w pożądalu. A jeśli szkolenia zrobiliśmy, to ja cię mogę wyszkolić w jeden księżyc. Potwierdź. I tobie mogę dać jeden tutaj. Potwierdź, dobra. I teraz już będziemy mogli wypuścić ten nowy gatunek. Znaczy, no na razie zabawiać się z jednego, personel jest zajęty. Musimy poczekać, bo niestety jedna osoba jest potrzebna jeszcze. W takim razie. Ewentualnie jakąś inną możemy ulepszyć. Znaczy, wszystkim mogę dać. Tobie jeszcze mogę dać też w to w jedno. Dobrobyt, potwierdź. Dobra. Czyli będzie piąty gatunek zaraz. To się ludziom spodoba. No to skosztowało 8 tysięcy, ale dobra, niech będzie. Proszę się tym zająć, proszę się tym zająć, proszę się tym zająć. Rozpocznij zadanie. Będą jaja, całe 3. Mam nadzieję, że to im wystarczy do szczęścia. Jak nie, no to trudno. Bo gwiazdkowo potencjał jest na no, kilkudziesięciu więcej gości. Prawda? Więc tutaj, no to dostępność zaraz też będzie miała problemy. Widoczność raczej była dobra, nie? Dinozaurów. Wszystkie są widoczne. No, no to spoko. To tylko tutaj jeszcze... Tutaj też jest widoczność wszystkiego, co się rusza. Tylko panowie, czy wy sprawdzacie te dinusie? Jadą. Sprawdźcie, co tam się z nimi dzieje. Czy czegoś im brakuje, czy są chore. Bo tak będzie nam trochę smutno, jak się niczego sensownego nie dowiemy. Ja mogę się bawić w badania jeszcze ewentualnie. Odblokować sobie sam coś. Może lepsze wybiegi. No bo to jest średnie ogrodzenie. Wysokie ogrodzenie może by się przydał. W sumie mamy velociraptory, które niby mogą skakać. Ale to nie mogę. Średnie ogrodzenie pod zwiększ swoją ocenę parku do 1,5 gwiazdki. To już mam przecież. A to ja nie mam w ogóle średniego ogrodzenia, mam niskie ogrodzenie pod napięciem. Może odblokujmy średnie ogrodzenie pod napięciem mimo wszystko. Coś czuję, że mogłoby się przydać. Rozpocznij zadanie. Tak to się trochę robi nieciekawa sytuacja. Zawsze może coś nam tutaj... Pojazd zagrożony, gdzie? O, jednak za... Co tu się dzieje? Czemu tu aż 4 siedzą? A bo tu... bo tu koza jest martwa. I oni nie mogą jechać. Ile ich się tu zbierze? Bo to oni cały czas chyba powinni jechać, zaraz chyba jedą kolejni? Czy nie? Nie, więcej nie jedzie na razie. I oni nie pojadą? Czy to wpływa na jakość tej wycieczki jakkolwiek? Się kończy już. No czekajcie, w sumie możemy pociągnąć to jeszcze. No dobra, no to ma większy zasięg niby ten generator. No ale to możemy postawić w tym miejscu. Bo jak najdalej w tym kierunku. Połączyć z tym. Dobra. Czy ja mogę coś zrobić z tą kozą? Czy tak nie za bardzo? No mogę dozuj teraz. To spowoduje, że tamta zniknie? Chyba nie. No tu się kojarzy. Tu, no co? Dobra, zniknęła. Ale jeden tutaj ma rozwalony silnik aż. Wszystko w pożądalu? Wszystko w pożądalu, mam nadzieję. Czekajcie, którym to... Droga pani. Kurde, mogę zmienić pojazd, nie? Ja zmieniam pojazd, a to jest dalej ta sama kobieta. Dlaczego nie mogę chociaż dwóch modeli zrobić po co? Oj. Panie Velociraptorze. Lori czy tam Natalia, co wy robicie? Proszę o spokój w tym pięknym parku. Jest wystarczająco problemów na horyzoncie. Dobra, mamy do wypuszczenia. Wypuść dinozaury. Witajcie piękności, zaraz... O, jakie prawdziwe piękności! To będzie nazywane zaraz. Piękny. Piękny.
Brak błonnika. Dobra, zaraz załatwiamy sprawę z błonnikiem, spokojnie. Najpierw zrobię to, bo zapomnę, a później nazwę. Liście, błonnik nisko. Tam dostaniecie. Kurde, wymagający są. No i ile wy jeszcze tego? No, powinno być. No, oni wody też nie widzą. Ona jest. Badanie zakończone, odblokowano przedmioty. No, gra odblokowuje sama z siebie jeszcze dodatkowe rzeczy. Dobra, no to tutaj wszystko już jest git z tymi dinusiami. Mamy dwie gwiazdki już oficjalnie. I ja w takim razie... Pytanie, czy jakbym to usunął. Poczekamy, aż skończy się paliwo. Zobaczymy, czy nam się wtedy coś wyłączy. Elektrownia ma jeszcze 13 niewykorzystanej mocy. Dobrze, w każdym razie czas na nazywanie. Dobrze, więc ponazywałem wszystkie dinusie. Oczywiście te dwa, które tutaj przetransportowaliśmy, już były nazwane. Zaraz wam pokażę. Ten był nazwany, to był pan GamerBKPL, to był pan Milek Pilek. To będzie Tymeku, a to będzie Arnas. I to są te parararara, to tam były samotne, więc musiałem dwa poprzednie przetransportować i tutaj dwa nowe zrobiłem. A te takie słodkie, kolorowe dinusie, których teraz tu nie widzimy, bo jest ciemno jak w kupie, to będzie pan Tarku, pan Eurox i pan Jan Kitz. Hitz. Więc no, one tu są, prawda? Wszyscy widzą. Są. Patrzymy się na niego teraz. W ciemnościach. Dobra. Więc to będzie wszystko raczej w pożądalu robalu. Hajsy są. Co możemy zrobić, żeby się ludziom podobało? Udogodnienie. No to się udogodnieniem nie podobają. I się możemy poważnie zastanowić, co z tym fantem zrobimy. Czy małe, czy jednak odblokować średnie. Tylko, że będziemy wtedy przerabiali hapark. Żeby to się pomieściło wszystko sensownie. No ale trudno, jak trzeba, to trzeba. Nic na to nie poradzimy. Tu mam jakieś skamieliny jeszcze. Już bezhajsowe. O, te dilusie wdają po jednym czasami. Dobra, to będzie 63, to ładnie. No to przypisz naukowców. Możemy cię przypisać. Dobra, zajmuj się tym. Brakuje nam jednego gatunku. No to mamy teraz dwa do wyboru z mięsożernych. Chyba, że dorzucimy jeszcze roślinożernego. Albo tu wrzucimy mięsożerne, niech się klepią. Bo wydaje mi się, że mamy chyba jeszcze jakieś... Nie ta mapa. Ta mapa mnie nie interesuje. Mnie interesuje ta mapa. Jakieś roślinożerne. Dryozaury. Dryozaury. Tu nie mamy dryozaurów. Z tyrakozaura, a nie mamy. To na procenty trzeba patrzeć w sumie. Więc może ja dorzucę jeszcze roślinożernego, żeby... Nie chcę za szybko, bo ta... Ja wiem, jak wygląda ta misja jeszcze trochę. Ja wiem, że tam będzie jeszcze trochę zadań, więc nie czuję potrzeby aż tak szybkiego rozwijania tego parku, żeby później się użerać z tym, że goście nie przychodzą albo brakuje im tam czegoś do szczęścia i będziemy się... No wiecie, im większy park, tym trzeba więcej rzeczy nastawiać, żeby się cieszyli ci goście. Pojazd zagrożony, znowu. Znowu tu się klepio. A na szczęście z tymi się klepio. Kradam takie, no Natalia jest taka agresywna. O, Lori to jeszcze jest, ale Natalia to jest agresywna. Paliwo się za chwilę skończy, dobrze. Niedobrze, jak to woli, nie? Więc my w sumie teraz czekamy. Tam niektórzy będą musieli też wrócić, nie wrócić. W sumie ktoś tam był zmęczony. Ty już możesz sobie odpocząć w takim razie. A my czekamy, aż oni te lepsze udogodnienia zrobią dla nas. Dobra, więc no tamte dinozaury też pewnie zrobimy w tym parku, a trochę później. No ja wiem, że macie brak udogodnień, zrobimy wam średnie udogodnienia, to tam więcej się pomieści, więcej ludzi tam też wejdzie i będą zadowoleni. Ukończono badanie i to jest to, co mnie interesuje. Bo teraz możemy zrobić... Średnie udogodnienie, tylko że ono już jest duże. No i właśnie, tu już nie wciśniemy. Chyba, żebym przerobił całkowicie ten środek. Bo tu byśmy wtedy chyba... Nawet dwa udogodnienia zmieścili. No będą się przerobić cały środek. Wywalić to. Atrakcje dla gości... Trzeba będzie wcisnąć gdzieś. Tutaj dużo z tego, co gra pokazuje, ludzi chodzi. No bo tutaj ta droga może. Może ta droga jest
przeszkadza, ale tutaj więcej już gości chodzi. Więc taka atrakcja ewentualnie mogłaby być w tym miejscu. Nie mogłaby, bo gra by na to nie pozwoliła, żeby to coś było. Jak atrakcja, ale tak możemy ją postawić. No i kino, no i po co mi gro tutaj fokusujesz, jak nic lepszego niż kino nie mogę wybrać na razie. Dobra, więc tutaj będzie tak zrobione. Gwiazdki nam przez to spadły, ale to świadomie robię. Eurox i Jan Kitt się klepią. Dlaczego? Dobra, że... Eurox i Jan Kitt. Dlaczego wy się klepiecie? Potrzebuję wody. No to macie wodę. Z czym problem? Czy wy się klepiecie? Czy wy się nie lubicie ze sobą? Czy wy jesteście z jednego gatunku? Czemu wy się klepiecie? Czemu wy się klepiecie? Ja wam mogę dać więcej wody jak trzeba, ale wy się nie klepcie, kurde. No nie wiem, mogę zrobić jeszcze tutaj dodatkowy zbiorniczek z wodą. Proszę. Lepiej? W trakcie leczenia. No bo się było a było się klepać? A było się klepać? Nie wydaje mi się, że było się klepać. Musimy sprawdzić coś, na co chłop jest chory. A tylko jeden, co ciekawe. Dobra, tam się robi średnie udogodnienie. Co ja usunę? Małe udogodnienie i dobra, tam to się zrobiło, czyli teraz małe wymienimy na średnie udogodnienie, które postawimy w tym miejscu. Może by się dwa zmieściły? Znaczy jak tu postawimy, to już tu się nie zmieści chyba. Już lepiej chyba zrobić tu i tu. Zaraz, czekajcie. Najpierw niech powstaną dwa udogodnienia. No i tu jest jakby... A nie, nie ma problemu jednak. A ze schronem jest problem. No, tu już musimy zrobić z drogą. Co ciekawe. Dobra, więc tu mamy co? Tu mamy pićko. Tam mamy figurki, czyli jedzenie usunąłem. To tu będzie... Bufet wegetariański chcielibyście. Tu będą... Naprawdę bufet daje najwięcej zysku? Jakie chamstwo. No dobra, to będzie bufet wegański. Najwięcej zysku daje, nic nie poradzę. Ozdoba wodna może być. Co tu może być? Fotobudka daje 200. Co my na weselu jesteśmy? O, wystawę z kamień daje 283. Tutaj mamy 319. Chyba więcej już nic nie daje lepszego. Już lepiej zostawić te 319. Dobra. No nie, dwa bufety wegańskie obok siebie to tak niezbyt. Tu damy... możemy dać zakupy. Punkt z zakupami poproszę. No tutaj też odblokowaliśmy więcej. Najdalej więcej było... Tutaj, t-shirty. Na przykład takie jak ja mam teraz, tutaj graj nie gadaj. Tylko wspierający z głównego kanału, takie dostają. Ale ja do niczego nie namawiam, tylko stwierdzam fakt. Dobra, je tutaj 270, dodatkowe półki mogą być. 281. 280, karaoke, o, będziecie mieli karaoke. W sklepie z t-shirtami macie karaoke. Dlaczego? Nie wiem. Ale możecie mieć sobie karaoke. No. Więc to powstanie, to powinni już bardziej się cieszyć. Ewentualnie może średni hotel byśmy mogli też odblokować, ale no tak, to jest tam chory. Ale to możemy równie dobrze za chwilę. Mapa ekspedycji, to my chcemy dryozaura sobie wcisnąć. To jest taki mały, słodziutki, fajny, ja go znam. A ja go znam, ja się znam na grze. Rozpocznij zadanie, dobra. A my tutaj mamy jakieś skamieliny, no to ty wie, to nie ma sensu na razie, to sobie poczekamy grzecznie. Więc jak to wybudują, to już powinno być git. Dobra. Bo teraz jak weźmiemy sobie zakupy, no to tu jest tylko czerwone, przez to są te głupie drogi. Pićko, no to bardziej potrzeba, jedzenie. Mimo wszystko potrzebujemy, mimo że przerobiliśmy. No dobra. No to w takim razie tu powstanie pićko i jedzenie i pićko jeszcze tu będziecie mieli. Może z osobną drogą? Czy to ma znaczenie, czy to jest osobna droga? Nie wiem.
Nie, przepraszam, to ma być pićko i jedzenie. To zacznijmy od pićka może. Konfiguruj. Bubble tea, kefir. No, napoje lodowe najwięcej dają, patrzcie wy. Wystawa szkieletów. Nie wiem co to jest, ale daje nam dużo. Ozdoba wodna. A tu już same minusy, tak? Naprawdę? Już nic tutaj ciekawego nie chcą? Na ten moment nie ma sensu nic więcej brać. Dobra. Więc to będzie. No to jedzenie obok, tak? Miałem im postawić. No to dostaniecie obok jedzenie w takim razie. Średnie udogodnienie jedzeniowe. A, tu już prądu brak. Well. To trochę problem. Chyba, żeby małe udogodnienie gdzieś wcisnąć. Z jedzeniem. No ale tu nie wciśniemy. A gdzie mnie wcisną, to będzie problem z prądem też. No tu bym musiał pomniejszyć. Żeby nie było problemu z prądem. Zabierać dinozaurom, żeby ludziom się lepiej tu żyło. To tak można. Ewentualnie możemy pomyśleć nad tym. A, to podejrzewam, że tak będzie problem. Dobra, no ale w każdym razie są dwie gwiazdki. Tutaj napoje lodowe. Czyli tak, upewnijmy się z piciem. Problem jest głównie na tej trasie i na tej trasie. I tam na tej trasie. Z jedzeniem problem jest no na tej trasie. Z zakupami na tej trasie. No to ewentualnie mógłbym pociągnąć tutaj ten prąd. Ale jak widzimy, będzie problem. No bo tu jeszcze toalety są, kurde. Musiały być dwa osobne. Nie? Wydaje mi się, że ta... Jak to powstanie, to zobaczymy, ile nam zostanie. Koniec ekspedycji. No to jest poszło całe zużycie. Ale można chyba odblokować coś właśnie z zużyciem, żeby trochę więcej, mniej zużywało, jak się nie mylę. I tylko... Ulepszenie podstawy technologii. A, do trzech gwiazdek musimy dojść, żeby to nam gra pozwoliła na to. I wtedy będzie zwiększona wydajność, bo tutaj jest alternatywne zasilanie zasilania. Unikaj nadmiernej ilości słupów, wykorzystując ten alternatywny system dystrybucji energii. Łącz je razem, a tworzyć większe sieci energetyczne. Możemy spróbować, nie wiem co to robi, mówiąc szczerze. Ale jak spróbujemy, to się dowiemy, nie? Rozpocznij zadanie, dobra, zajmijmy się tym w tym momencie. Czemu by nie? I zobaczymy, jak to będzie działało. Czyli no teraz jakbym to usunął, to tak trochę dupa. Chyba, żebym to przesunął. Na chwilę. Możemy za tym tu budynkiem postawić. Dobra. I tutaj udogodnienia. Wtedy co oni tam chcieli jeszcze? Jedzenie, nie? I picie. Tutaj... A ten bufet wegański ostatecznie chyba najlepszy będzie. O nie, tutaj coś. Tutaj szteki już. Tutaj szteki będą jedli. Mogą być szteki. Ozdoba wodna 111 daje. 178 wystawa szkieletów. A tu już nic ciekawego. Już się nie o nie, coś więcej? Nie, 187. No dobra. To tak możemy to zostawić w tym momencie. No mamy już ten uzyskać 4000 dochodu na minutę. To już się udało osiągnąć. Generator jeszcze ma to paliwo. A właśnie, co tam z kolegą? Czy ja nie kazałem wam sprawdzić, co mu jest? Halo? Przecież ja klikałem. Czy ja kliknąłem, kurde, nie tych, co trzeba ludzi? Może i tak być, że ja nie tych, co trzeba kliknąłem. Dostępne badania. Tak, zaraz to zrobimy. Dawaj. Jedziecie tam sprawdzić, co u kolegi. O, zauropoda odblokowaliśmy. No, o Boże, pod górkę nie potraficie wjechać, naprawdę. Obrażenia ma.
Wstrząs mózgu. Eurox, kurde, dostarcz do obiektu. Czy on umarł? Eurox. Eurox. Nie. Eurox. Na mojej straży nic ci się nie stanie. Dodaj zadania. Proszę kolegę tam uspokoić. Lecimy, nie śpimy. Masakra jakaś. Trafiacie w niego? Ciężko powiedzieć. Chyba nie. Kurde, chłop się nie rusza, nie mogą w niego trafić. To ja już bym lepiej zrobił, naprawdę. Aż wstał z wrażeniem, bo stwierdził, że debile. Dobra, transportujemy kolegę do placówki. I musimy go... Ojejku, a ty za słabo leczysz. Ale możemy go transportować, a tak czy siak. Trzeba poczekać, aż tam inne osoby skończą się zabawiać. To będą mogły go podleczyć. Kurde, Eurox. Takie rzeczy. Do takich rzeczy tam ci ludzie zmuszają. Masakra. Dobra, idziemy powoli po trzecią gwiazdkę. Do 1000 gości to jeszcze nam brakuje. Velociraptor poza widokiem? Udogodnienia już na... na wysokich procentach jesteśmy z udogodnieniami. Mamy jako takie zyski. Z jedzenia największe. Popatrzę na pićko, czy tam nie jestem w stanie czegoś pozmieniać jeszcze, żeby były większe zyski. Z velociraptorami jest problem, jeśli chodzi o widoczność, albo się frajery ukrywają po drugiej stronie. Ale to jest kolejna droga, którą muszę zrobić, a której nie chcę robić, no. Chyba, żebym odblokował to. Ale to jest takie dziwne też. No patrzcie, czekajcie, trochę tutaj też mogę. Widoczność. Równie dobrze mogę zmniejszyć ten park. I ej, w sumie może to nie jest taki głupi pomysł. Velociraptory, Lori, Natalia, gdzie jesteście? Przepraszam, nie, gdzie one są? Jak tam z waszym miejscem? Obszar. Mógłbym wam zmniejszyć ten obszar. Tak zrobić, żeby był widoczny. O, co się dzieje? Ocena parku. 2,5. Zamknij raport. Dobra. No to moglibyśmy ewentualnie pomyśleć nad tym. O, coś mi do oka wpadło. Dobra. Przyjaciel dotarł. Możemy go leczyć. Przypisz naukowców. Dobra, jedna osoba może leczyć w takim razie. Ty musisz odpocząć, widziałem, że ktoś jest zmęczony. To sobie odpocznij i ty w sumie też sobie odpocznij. Dobra, niech sobie odpoczywają grzecznie. Z kamieliny jakie mamy ciekawe? Dużo, złocisze. No dobra, to się opyla. I te dryozaury tam dorzucimy. Myślę, że to będzie fajna sprawa. 53%, no to akurat nie. Przypisz naukowców. No spoko, sama może to zacząć, to dobrze. Tyle miłego, tyle dobrego. Ten chłop jest leczony tutaj? Tak, jest już leczony. Buzia otwarta. A, no i tak, co ja sobie obiecałem i wam? A właśnie, bo ja już mam w sumie średnie ogrodzenie pod napięcie. Może możemy przerobić? Zastępowanie. Przepraszam, nie wiem, ktoś wie, jak to działa? Zastępowanie? Mam włączone. Nie za bardzo wiem. No bo w przypadku ścieżki to wiem, ale tu? A tu mogę, a tu nie mogę. A, bo może oni zaczęli już z takim płotem. Czy z jakiegoś powodu tego płotu się nie da... Ej, może oni zaczęli już z takim płotem. Dobra, no w każdym razie. To jak wy tam... Czekajcie. Jak oni tam widzą? Nie ta mapa. Mnie interesuje ta mapa. Czyli... No w sumie słabo widzą. Oni widzą tak dotąd. Byśmy musieli im... Chcieli jakoś tutaj im sensownie to... No mogę mieć problem, mogę za mocno jednak pójść po bandzie. Zobaczymy. No w sumie, no zawsze mogą usunąć, bo one ogarną, że to teraz mniejsze, mimo że tamten płot jeszcze istnieje.
Najwyżej się to usunie, jak będzie za bardzo przekombinowane. Okej, okay. To już nie działa, nikt nie ma problemu, czyli mogę jak najbardziej usunąć ten budynek, nie jest już nikomu do niczego potrzebny. Super sprawa, bulwo. No i fajnie, ukończone odpoczywanie. Zaraz kamieliny zostaną zrobione. I powstaje pytanie. No to chyba się będą lubiły. Tylko, że one mają 53%. No bo tanie to jest, to jeszcze. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A wy możecie mapę ekspedycji. I lecimy. O, apatozaury tam jeszcze są. To lecimy tam w takim razie. Rozpocznij zadanie. Może trochę overkill zrobiłem pod względem umiejętności danej osoby. Wszyscy zadowoleni, tak? Chodzą sobie. Tutaj macie schrony, tu macie jedzenie. O, ktoś idzie sobie tam na pićko, napoje lodowe. Jakiś pracownik w kasku, jakiś inżynier. No i wtedy dalej przenikają po prostu przez drzwi postacie w tej grze. Co zrobisz? Ukończono synteza. A, kolega wyleczony. A, no tak. Potrzeba go transport. Z powrotem tu. Dobra, wybierz jaja. Jaja. Mniejsza obrona. No to tam raczej nikomu nie przeszkadza. Maluszki to lubią raczej być w dużej ilości, to tak 5 ich tam wrzucimy. Przypisz naukowców. No musisz być ty. Dobra. Dryozaury sobie wyjdą, zobaczymy, czy to im wystarczy, co tu mają. To brudna ta woda, zakrzaczona, a nie będę usuwał tych krzaków. Niech tam sobie będą. No może być... W sumie nie patrzyłem, jaka tu jest koegzystencja. Taka w połowie. No to znowu będziemy te przenosić, te prorororo tamte, co mają problemy. Ukończona ekspedycja, o. Zobacz skamieliny, co? O kurde, ile tu mamy skamieliny. O, to jest apatozaur, ten taki z długą szyją, fajny. Dobra, najpierw hajsy, bo najłatwiej. No dryozaury może wzmocnijmy. To będzie wszystko, przypisz naukowców. No bierzemy ciebie. Dobra. I uwaga, będzie wypuszczane. 5 wspaniałych małych dinusiów. Jakie słodkie. Jakie łapki mają. Fajne. Te mi się podobają bardzo. Fajne. I mamy 6x6 dinusiów. To już jest zrobione. Pytanie, co im się nie podoba. Brak błonnika. Ale liście też chcą. Błonnik i liście. Dobra, już wiem, że najlepiej było robić zagrody dla konkretnych dinusiów, różnych gatunków, które lubią jeść to samo. Tu się robi problem teraz. No błonnik, dobra, błonnik wszedł, ale liści nie macie. Nisko. Wydaje mi się, że nie mam tu liści nisko, bo raczej nikt inny nie potrzebował liści nisko, co? Ty miałeś orzechy, a ty chciałeś błonnik, no, czyli liści nie mamy. No dobre. Słodziaki, panikuje? Spokojnie, nic tu się nie dzieje. Wodę macie, tylko musicie iść tam troszkę dalej. Liście nisko, tak? No one jeszcze nie ogarnęły, co tu jest, a czego tu nie ma. Musimy wam trochę dodać. Trochę miejsca to my mamy, nie? Dobra, tyle im powinno wystarczyć do szczęścia. Tu jak sytuacja? Nie krzyczą na mnie. A ten? Nie krzyczy na mnie, dobrze. No i to jest super sprawa. No to mamy 6x6, to tylko gwiazdki trzeba osiągnąć. Prawie 1000 gości, więc fajnie. Dobrze, już wiem, że krzyczycie. Już nazywam te małe, słodkie dinusie. Na spokojnie. Dobre, wszystkie są ponazywane. Jest tak, jest Tadzio. Jest Świat Mitologii, jest Alan Gama, jest Cyprian B i jest Bezimienny z Gothic. Czy też z Gothica, jak kto woli. Więc w każdym razie myślę, że idzie już całkiem. Możemy się zająć kamielinami, możemy się zająć badaniami. No już po prostu
Wykorzystajmy wszystko, co tu jest. Przypisz naukowców. Możesz być ty przyjacielu ponownie. Jak tam jesteśmy z hajsami? 2,6. Bardzo ładnie z hajsami idzie. A, badania, tak. Bo ja chciałem tę energię ogarnąć jakoś sensownie. Tylko, że tutaj gwiazdek jeszcze nie ma. A, bo ja te alternatywne rzeczy tam sobie porobiłem. Okej. Okay. A to. Mogę, dobrze. Tę widokową taką wieżyczkę, ona może będzie ładniejsza i ciekawsza. Właśnie jak tam sytuacja, jak zmniejszyłem? Bo zapomniałem o tym całkiem, że tym Natalii i tej zmniejszyłem. Ech, spada chyba zadowolenie, co? Lasu brakuje. Przez lasu. Dobra, to przez lasu. Przez brak lasu. To już, proszę. Tu sobie nowy las powstanie. No tylko, że jak nie będziecie widzieli przez to, że są za drzewami, to już nie jest mój problem. Ja już na to wpływu nie mam żadnego. No i spoko. Więc mogą mieć taki mniejszy, a my możemy sobie na spokojnie w takim razie wyburzyć tę część. Nie jest tutaj nikomu potrzebna w takim razie. O, super. I w tym momencie raczej powinni wszyscy wszystko widzieć. Tego nie widzieli? No tutaj wydaje mi się, że ogarniamy... Kurde, tu jest jakiś skraweczek, którego nie widać. Naprawdę na tym skraweczku siedzą frajery. No teraz raczej wszystkie powinniście widzieć. Szczególnie, że wjeżdżacie tutaj. Ja rozumiem, że ta trasa może nie jest jakaś super, bo wy wjeżdżacie... Ale no widać, no tutaj patrz. Kurde, jedź. No i widzisz, o, patrzy się na ciebie, zaraz wleci w ten samochód. To się drzesz. No, więc raczej powinno być git. Zwiększ liczbę gości. Co wam się może nie podobać ewentualnie? Dogadnienia są na wysokim poziomie. Napoje trochę spadły, widzę. Zyski trochę spadły. Sprzedaż biletów, goście. Przepustowość ścieżki? Nie, przepustowe ścieżki z H, dobra, tak? No 1269, no na tyle nie mamy. Trzeba po prostu poczekać chyba, aż będzie ten tysiak. No będą goście, jak będzie lepsza ocena parku. Ale no to już chyba trzeba poczekać po prostu, żeby te poprzednie minusy zeszły. No bo przecież my raczej tutaj już nie wiem, co byśmy mogli zrobić. Platforma widokowa, no mówię, no to jest jedyne, co jeszcze mógłbym zrobić. Tylko, że ona tak dziwnie, nie? Ona tak na takiej odległości jest. Ale no nie wiem, z kim wy macie największy problem? Czego wy najwięcej nie widzicie? No pachiro riro riro riro. No to mogę, ale gdzie wy tego nie widzicie, kurde? Przecież to wszystko tu widać. No tu jest jakiś skrawek ewentualnie. Ciężki gniew cierpi na chorobę jaką? Trzeba go zeskanować, dodaj zadanie. Lecimy, panie ciężki gniew, zaraz pana zeskanujemy. Goście sobie spadają. Wadowi cierpi. No i se chłopki zachorowały. Na co? Dodaj zadanie. Dobra, poszło ładnie. Idzie nam całkiem. Co tam macie za chore? Przeziębienie. A to chyba nic się z tym nie da zrobić. Zdrowieje naturalnie wraz z upływem czasu. No. Więc spoko. Tu zaczyna brakować paliwa. Możemy uzupełnić. To akurat jest tanie paliwo. Nie tak jak w pewnym kraju. Ekspedycja. Gdzie jeszcze możemy sobie pójść? Styrakozaura możemy jeszcze sprawdzić, bo go nie znamy. Rozpocznij zadanie. Pojazd zagrożony znowu. Gdzie? A tu. Wycieczkowy? Ta. O kurde. Spokojnie, nic się nie dzieje. Nic się złego nie dzieje. Wszystko jest pożądalu, robalu. Wszystko jest super. Dryozaury poza widokiem. Gdzie wy macie poza widokiem, kurde? Gdzie to niby jest poza widokiem? Hajsy nam spadają z tych udogodnie, bym powiedział. Chociaż tutaj 80% z dochodu. Dobra. Gdzie wy nie widzicie tych dryozaurów? Bo wydaje mi się, no tam raczej ich nie ma nigdy. Kurde. No tu się upchały, ale no to właśnie tutaj widzicie, super. Z tego widać praktycznie całość. No jedyne miejsce, gdzie nie widać,
to tu gdzieś jakiś skrawek. Ale tam nad Ninusiów nie ma, no. Co wam się nie podoba, to ja nie wiem. Znaczy przeziębienie to nic sobie nie robimy. Dobra, to tyle wiemy. No ludzi jest tutaj pełno w naszym pięknym parku. Możemy też te lepsze ścieżki zrobić. To jest komfort gości? Nie. Albo duży hotel zapewnić. O, jest szeroka ścieżka. Więcej gości. To co zrobimy. Przydałaby się taka szeroka ścieżka. Myślę, że byłaby całkiem. A nie, no chyba musimy kolejny hotel zbudować. Wydaje mi się, że tak, że to jest limit przez hotel. Jakbym tam wcisnął, to było tak super, ale to jest mało prawdopodobne. No i tu prądu nie ma. A mi burczy w brzuszku. O, tu się zmieści. O kurde, ten byłby najlepszy na świecie. Tu się zmieści, to robimy. No bo tutaj był ten generator, nie? Awaryjny, za paliwo. O, no to jest dobre miejsce moim zdaniem. A, czy z przeziębieniem nic nie zrobimy? Musimy sobie czekać. Z kamieliny. Z kamieliny płazów to jest droga rzecz, wartościowe, z kamieliny ryb, z tyrakozaura możemy zacząć odblokowywać sobie. I tutaj dokończymy, dobijemy do końca. Dobra, ciebie przypiszemy do zadania, bo czemu nie? No to jak powstaje ten hotelik, to chyba powinno być fajno. Skanowanie medyczne znowu potrzebne, Kloto ma jakieś problemy ze sobą. Dlaczego ja nic o tym nie wiem? Proszę mi, Jezu, jak długo się buduje. Ja pierdziurę, na najwyższej prędkości jada, to jeszcze kilkanaście sekund się robi. Dobra. No teraz to tu nie wiem już co zrobić, żeby goście chcieli tu przychodzić. Kto tam znowu ma problemy? Raczej też przeziębienie po prostu i na to, jak grano zaraz powie, nic nie poradzimy. Chociaż chyba tak, bo już jest to takie głupie wyleczenie, które tak naprawdę nie działa. Zobacz z kamieliny. No tego przyjaciela też trzeba w końcu odblokować. I te trzy tylko? Te cztery, dobra. Przypisz naukowców. To możemy przypisać, super sprawa. Hajsy są ładne. Możemy mieć trzy gwiazdki, żeby odblokować to, że więcej energii tam taki jedna elektrownia zużywa, znaczy ma. To muszę odblokować. Tutaj znowu dostałem po dupie. Panowie, uważajcie na siebie. Zarażenie chorobą. Jaką chorobą? Znowu przeziębienie? Zdrowieje naturalnie. Zapalenie płuc. No to sobie nic z tym nie zrobimy. Bardzo mi przykro. Choćbym chciał. Zadowolenie 36%. Potencjalni goście. No teraz powinno być powyżej ładnie tysiaczka. Dostępność schronów. Ewentualnie jakiś schron mógłbym jeszcze dorzucić, żeby komfort gości był troszkę wyższy. Tutaj już wszystko spoko. Tutaj popatrzę jeszcze na te zyski. Dobra, schron, tak? Bunkier ratunkowy. Nie wiem, miałem wolał go tutaj. No tutaj z wam się nie stanie, ale jak chcecie, to możecie dostać taki schron. Proszę was bardzo, macie schron obok hotelu. Odkryto nowy genom, very good. Możemy robić sobie nowe dinusie. Wypełniono nowy genom. Very, very good. Surfek, no raczej surfek, no to jest samo, jesteś chory co reszta, czyli albo zapalenie płuc, albo przeziębienie. Ale możemy to sprawdzić. Tu jest kino, tu się powoli kończy, muszę uzupełnić tak chwilowo. Konfiguruj. Obecnie 151. 162 możemy mieć, jak miejsce na selfie dorzucimy. Później to już się nie opyla więcej robić, bo to tylko spada. A tutaj konfiguruj, obecnie 179. Nie, tu się nie opyla nic więcej stawiać, tak na dobrą sprawę. Wszystkie są chore. Przeziębienie tam pewnie. Zły stan zdrowia, chore, zapalenie płuc. No, zdrowie mu spadło.
Nie, to przepraszam. To możemy go chyba troszkę tam postrzałkować, żeby go wyleczyć. Nieuleczalna choroba, to nic nie zrobimy. Dobra. No i tak naprawdę teraz tylko siedzimy i czekamy na trzecią gwiazdkę, licząc na to, że... No nie wiem, no mają... Powinni... Velociraptory dalej nie widać, niby nie rozumiem tego czasami, kurde. Czego wy tu nie widzicie? Przecież widzicie wszystko, tak na dobrą sprawę. Całość jest widoczna. Jeszcze jak wjadą tym samochodem, no te samochody najlepiej wrzucać tak, żeby idealnie było widać. No to powinno być git. No nic. Pozostaje w tym momencie czekać tak na dobrą sprawę, żeby to się jakoś ładnie serdecznie zaliczyło. I w międzyczasie raport o parku. Wzrosły zyski o 8%. No fajnie. Dobra, co my tam jeszcze mamy? We Francji mamy komps, no te kompsognaty może co odblokujemy. Możemy tam kogoś wysłać. Co się będziemy? Ktoś musi jeszcze odpocząć z tego co widzę. Pojazd zagrożony. Niech zgadnę, Velociraptory mają jakieś problemy ze sobą. Niech wszyscy sobie odpoczną. Gdzie są te moje Velociraptorki? A nie, to ten na szczęście. Myślałem, że moi gości tam atakują. Na szczęście nie ma aż takiej tragedii. No, udogodnienia, dostępność napojów i sklepów by zwiększyć. Tutaj wzrosło. Dostępność toalety mogę jeszcze trzasnąć ewentualnie. Gdzie wam brakuje toalety? Tu i tu. Tam potrzeba prądu. Tu na szczęście nie, to tu dostaniecie toaletę dodatkową. Tak niewiele brakuje tych trzech gwiazdek, no. Ileż można siedzieć i czekać na tę trzecią gwiazdkę? Kurde. Skanowanie ostrzeżenie o burzy. O nie, tylko nie to. Dobra, wiecie co, ale ten materiał jest długi, więc na ten moment się zakończymy. Może ja postaram się między nagrywaniami dobić do tej trzeciej gwiazdki, żebyśmy nie musieli siedzieć tylko i się patrzeć na to, czy się to osiągnie, czy nie. Jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Trzymajcie się!